Wpływy rosyjskie też były wśród właśnie służb specjalnych w tamtych latach, tak samo jak służby specjalne korzystały z Pegasusa. Chce pan powiedzieć, że za rządów Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera do spraw bezpieczeństwa w służbach polskich były rosyjskie wpływy? To chciał pan powiedzieć? Nie, chcę powiedzieć, że te wpływy mogły występować. Ja nie mówię, że one były. Ja nie wiem o tym, czy one były, ale te wpływy... A, czyli wśród... domaga się pan, żebyśmy nie zbadali teraz, czy w służbach zarządu wicepremiera Kaczyńskiego odpowiedzialnego za bezpieczeństwo byli rosyjscy agenci i rosyjskie wpływy, bo nie ma pan co do tego pewności. A czy ja się niczego nie domagam, panie marszałku, tylko ja pytam o to, nie, czy to ja też to nie... A nie, to ja też odpowiadam, bo ja z ciekawością przyjmuję tak, pański to, punkt to widzenia. Właśnie o to pytam, czy to też nie powinno zostać zbadane, czy te wpływy wśród służb specjalnych nie były aktywne, tak samo jak służby specjalne, zadajemy pytanie, czy one w nielegalny sposób korzystały z Pegasusa. Wie pan, ja porozmawiam z siłami politycznymi, może rzeczywiście trzeba to jeszcze bardziej wnikliwie sprawdzić, jak sprawował się wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński, jak sprawował się cały rząd PiSu w tej sprawie i czy nie dopuszczał do jakichś rosyjskich wpływów. Może ma pan rację, może powinniśmy się tym zająć.